Wyruszamy z dziedzińca zamkowego. Pierwszy przystanek na Mysiej Wyspie. Tam na Mysiej Wyspie przewidzieliśmy, mam nadzieję, że ciekawą grę, którą nazwaliśmy książkowymi podchodami. Nie będę zdradzać co, to zapraszam Państwa, tam będzie można zobaczyć, na czym to będzie polegało. Potem jedziemy następny przystanek na Mysiej Wyspie. Tam będzie czekało na nas ognisko i również mnóstwo konkursów łączących literaturę i rower. I potem spokojnie, przepraszam, powrót tutaj na dziedziniec zamkowy, gdzie zaplanowaliśmy book crossing. Bardzo nas to cieszy, że mam nadzieję, że z roku na rok ta liczba uczestników naszego rajdu będzie rosła i będzie coraz więcej czytelników zainteresowanych właśnie takim sposobem spędzania czasu bibliotekarzy i czytelników. Mam nadzieję, że pogoda tych planów nam nie zepsuje, ale miejmy nadzieję, że będzie dalej tak sprzyjało nam, jak w tej chwili. No, mam nadzieję, że tych miłośników właśnie szelestu papierowych kartek nie będzie ubywało i że ta forma czytelnictwa nie zaniknie. Niemniej jednak trzeba jakoś uatrakcyjniać i zachęcać, zwłaszcza młodych ludzi, którzy są zasypywani obrazami i tą kulturą obrazkową, do tego, że jednak warto przyjść do biblioteki, sięgnąć po książkę i myślę, że w ten sposób pokażemy, że taka biblioteka z ludzką twarzą, prawda?